Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry wyścigowej. I dzisiaj zajmiemy się tym samochodem. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was już wie, co to jest za model. Należy do grupy w tej grze, która się nazywa Extreme Track Toys i osiąga prędkość maksymalną, no prawie 250 km na godzinę. Może uda nam się osiągnąć równo 250, 247, 248. Może jak wlecę w strumień, to się uda. Oj, uwaga, Aventador. No, będzie chyba bardzo ciężko osiągnąć tą prędkość, ale już jest 48. No i bardzo ciężko, może będzie kawałek z górki i uda się wtedy osiągnąć tą prędkość. Ale chyba się nie uda. Nie będę was trzymał w niepewności, jest to Lotus 11. I wygląda sobie... tak. Więc jest to taka wyścigówka. Prawdopodobnie jest bardzo lekki, bo jest mega odciążony. Nie ma tutaj żadnego zajebistego wyposażenia. Jedyna klimatyzacja, jaką mamy, to po prostu usunięta praktycznie całościowo przednia szyba. W tym samochodzie jedziemy. O, teraz pada deszcz. Tak niefortunnie wziąłem sobie ten samochód i zaczął padać deszcz. No. No ale trudno, no chciałem sobie przetestować dzisiaj to autko, bo jestem go ciekawy i jak będzie śmigać. Prędkość maksymalna nie jest tutaj najwyższa na razie, ale to jest klasa S1 już, wow! Myślałem, że to jest dużo niższa klasa, bo naprawdę jakoś tak przyspieszenie mnie zachwyca, muszę przyznać. Chociaż może mi się tak zdaje, nie wiem, przyszedłem tu z innej gry wyścigowej i tak może mi się wydawać. Chciałbym sobie porobić mistrzostwa, pojeździć mistrzostwa właśnie tym samochodem. Mam trochę kasy na nowe auto i mógłbym sobie kupić jakieś coś nowego. Ja nie wiem, tego Lotusa ja chyba wylosowałem gdzieś tam. I chciałbym go właśnie sobie sprawdzić, jak nim się śmiga. No gdzie jest centrum? Tutaj jest. Wow, już tak daleko zajechałem? Cholera. Okej, okay. Tutaj mamy centrum, szybka podróż i wyciągnijmy coś więcej z tego samochodu. Wybiorę ten tuning, a może podniesiemy go do S2. O, to będzie dobry pomysł, tak myślę. Bo mi się taki troszeczkę za wolny wydaje, a wydaje mi się, że można by było z niego coś więcej wycisnąć. Tutaj mamy tunera, tylko no właśnie, jak go dam do S2, ma napęd tylko na tył, bo tu nie ma gdzie tego wału zmieścić fizycznie, normalnie, ale w razie możemy sprawić, żeby ten samochód miał... O kurde. Żeby ten samochód miał... no jak to się mówi... napęd 4x4. 37 tysięcy kredytów. Co to jest dla mnie? Robimy go w S2. No i teraz powinien śmigać lepiej. Mam nadzieję, znaczy to jest mały samochodzik, jest lekki, powinien mieć fajną trakcję. Teraz jest ślisko, pada deszcz, więc... wow. Więc może być problem. Nie chcę teraz grać już w ogóle klasykami. Mam tych klasyków troszeczkę, ale... no po jednym tam... nie wszystkie klasyki oczywiście prowadzą się tak samo. Niektóre tam można sobie dostosować, żeby lepiej jeździły, ale jestem tak zrażony do tych klasyków tutaj w Forcie, bo je się przeważnie trudno prowadzi, że szok. Dobra, bierzemy sobie na widelec Ferrari LaFerrari i zobaczymy, czy uda mi się pokonać tego gnojka. Mam klasę S2, tamten no nie może mieć już chyba wyższej. Znaczy może mieć X, ale boty przeważnie nie mają tej klasy X, związku X. Więc, cóż, ja to tylko mogę zrobić, ale ten samochód nie jest oczywiście w X-ie, jest w S2. No i jak na razie poszło, o kurde, gdzie on jest? Ja go chyba zgubiłem całkowicie. Jeszcze jest troszeczkę ślisko. Nie wiem, jakie tutaj opony się automatycznie zainstalowały, ale ja zawsze stawiam na trakcję, jeśli chodzi o samochody w Fordzie. To pokonywanie zakrętów, moim zdaniem, jest kluczem do zwycięstwa. Dobra, LaFerrari się już tu pokazało. Może się zdarzyć, że przegram. Oj, teraz to chyba już przegram. No i dupa. Przegrałem. Więc LaFerrari mnie ograło. To był profesjonalny kierowca, ale
troszeczkę się speszyłem, a poza tym to są moje pierwsze metry, kilometry przejechane tym samochodem. No i z taką mocą trzeba się troszeczkę zaprzyjaźnić, a ja zaprzyjaźniony tak nie do końca jestem, więc troszeczkę sobie, albo nie, pójdziemy sobie na te zawody, bo tam będzie wycieczka do zawodów. A co to taka czarna kropka? A, to jeziorko, dobra. Będzie wycieczka, o, jak sobie tutaj tą wycieczkę zrobimy, no to już będę chyba w miarę umiał prowadzić ten samochód, a już na pewno będę wiedział, co w nim nie pasuje i co będzie trzeba ewentualnie zmienić. Dobrze, no i tak. Wybieramy sobie klasę, kontynuuj wycieczkę, w razie kontynuujemy. Aha, i tutaj sobie wybieramy chyba ilość medali, gdzie mam najmniejszą? Tutaj. Sisteron. I teraz wybieramy... Więc ruszamy do Sisteron. To będzie długa przejażdżka. Rozkoszujcie się jazdą. Podziwiajcie widoki, pozwiedzajcie trochę. Okej, okay, spoko. Już kiedyś jeździłem traktorem i był to Ariel Atom V8. Jedziemy do Sisteron. Pokażcie tym tłumom, na co was stać. Kolejnym przystankiem podczas naszej wycieczki będzie Sisteron. Możecie sobie spokojnie odkrywać okolice. Nigdy nie wiadomo, co wam się uda znaleźć. Okej, okay, spoko. O, tak zwróciłem teraz uwagę, że samochodzik naprawdę fajnie trzyma się drogi. No, nie trzymał się fajnie drogi, podczas gdy było ślisko, ale teraz jest całkiem spoko i da się nim normalnie jeździć. Nie ma z tym problemu. Wzięliśmy sobie na chwilę kamerę z kokpitu. No i jest ona bardzo dynamiczna, tak samo jak ta z maski. No i samochodzik jest fajny, fajnie. Na razie mi się nie fajnie jeździ i muszę przyznać, że jest przyczepny. Patrzę tutaj na zegarach, gdzie jest odległość, jaką przejechałem już tym samochodem, w którym miejscu, ale tak nie mogę jakby do tego dojść. Chyba przejechałem 18 km, ale to niemożliwe, bo jak ja nim wyjechałem, nie wiem co to jest, ale to mogą być kilometry, nie wiem. Tam jest takie coś małe, jak nie widzisz, to sobie powiększ po prostu trochę obraz, to zobaczysz takie cyferki. Teraz mam 23, ale niemożliwe, żebym tak szybko kilometry przejeżdżał. Dziwne. Może ta odległość tutaj w Fordzie jest inaczej skonstruowana, nie mam pojęcia. Teraz trzeba przejechać 11 km do celu i chętnie pojeżdżę sobie tym samochodem, bo chcę się troszeczkę go nauczyć. A z tego co widzę, jest naprawdę bardzo, bardzo przyczepny. Miałem problemy, pamiętam, że miałem problemy z opanowaniem Ariela Atoma. Musiałem nawet tam zrobić napęd 4x4, bo naprawdę tamten samochód był nie do okiełznania. No, musiałem powyciągać parę części, które odpowiadały za osiągi, aby... W sumie opony też wpływają na osiągi, a chodziło mi o to, że powyciągać parę części takich, no tam silnikowych, tych spraw zwiększających moc. O, może tak powinienem powiedzieć, bo opony też wpływają na osiągi. No to jest jedna z kluczowych części, jakie wpływają na osiągi. A te części zwiększające moc, to ja pamiętam, że ja musiałem wyciągnąć. A teraz wybrałem ten tunik automatyczny w S2 i naprawdę bardzo fajnie mi się prowadzi tego Lotusa 11, tak się powinno czytać, jeśli tak, to ok, a jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzach, czy coś może nie przekręciłem. No i jeszcze kawałek mamy do przejechania, to jest chyba na czas, tak, mamy 9.29. No 6-7, no także... Bardzo mi się podoba jazda. O kurde, tu mam jakieś chargera z Fast and Furious. Nie. O, dostałem premię. 100 tysięcy kredytów. Fajnie. Będzie na nowy samochód. A, jak ja lubię tę grę. Naprawdę mnie się można tak zrelaksować, że szok. A też miło czytać takie komentarze na Facebooku, u mnie na profilu, na fanpage'u, że dzięki mnie ktoś kupił sobie właśnie Forza Horizon 2 i jest mega zadowolony z tego. Właśnie dzisiaj taki komentarz ktoś opublikował. Jest mega zadowolony z tego, jak się fajnie gra w tę grę. Że jest mega zadowolony z zakupu. To jest miłe, to jest miłe. Ja jeszcze żadnych dodatków tutaj nie kupowałem, a naprawdę tych samochodów jest tu tyle, że ja nie ogarniam. No, jeszcze wszystkimi nie jeździłem, wszystkich nie spotkałem.
A i jeszcze bym chciał sobie kupić ten Season Pass na auta. Dodatkowo krążą takie plotki, informacje, że kolejne Forzy, to jest plotka, to nie jest chyba nic potwierdzone, że kolejne Forzy mają się pojawiać na PC-ty. Jeśli tak by się stało, no to ja bym chyba sprzedał konsolę Xbox One, bo ona do niczego nie była potrzebna w takim wypadku. Ale nie chciałbym, żeby właśnie Forza była na PC-ty, no bo wtedy strasznie dużo cheaterów by było. A ja czuję, że na konsoli naprawdę gra się na takim fajnym, przyjacielskim poziomie. Ja mam takie odczucie, może tak nie jest, może ktoś myśli sobie tam po drugiej stronie, trzymając pola, jaki gnój, jak on mnie wyprzedził, taki gówny, o mój samochód jest taki piękny, co on zrobił? Nie wiem, może tak jest. Ale ja mam takie wrażenie i mi się naprawdę, mam takie pozytywne wrażenie i mi się naprawdę fajnie gra na multiku Forze. O, tu mamy Bugattiego, Bugatti EB110, tak on jakoś się tam chyba nazywał. Bardzo fajny samochód, to jest jeden z moich pierwszych samochodów w Forzie. Można sobie odpalić moje pierwsze odcinki z tej serii i zobaczyć, że właśnie miałem ten samochód. Tutaj dwa razy Ferrari, LaFerrari, ładnie wzięły te zakręty. A my już dojeżdżamy powoli do celu i jesteśmy Sisteron i będziemy zaczynać tutaj zawody. Ojej, trochę... Ja wyłączyłem tutaj uszkodzenia w Forzie, bo ja chcę mieć cały czas taki piękny, ładny samochodzik. Fajny ten Lotus jest ogólnie z wyglądu. Światła z tyłu przypominają mi Lotusa Elisa albo Exige'a. Okej, okay, to mistrzostwa Extreme Track Toys. Ta impreza zawsze przyciąga tłumy, ponieważ kategoria obejmuje naprawdę niesamowite samochody. Dokładnie. Gdy mówimy, że ekstremalne, to znaczy naprawdę ekstremalne. Wybierz no. Imprezę i zaczynamy mistrzostwa. Ekstremalne dlatego, że przyspieszenia są tu niesamowite. Ja bardzo bym chciał właśnie kiedyś się przejechać na takiej prawdziwej, na prawdziwym torze właśnie takim traktorem. Dlaczego? Dlatego, że przyspieszenia jakie są w tym, bo to jest lekkie, to jest lekki samochodzik. I przyspieszenia na przykład takim, nie wiem, Caterhamem R500, czy nawet takim Arielem Altomem V8. Przejechać się w rzeczywistości, a w grze to jest coś nie do pomyślenia. Po prostu aż gałki oczne by chyba wchodziły mi do oczodołu. Takie jest chyba przyspieszenie. Jechałem już takim lepszym samochodem, naprawdę mocniejszym. I nie wiem ile on tam miał koni, ale różnica w porównaniu do takiego zwykłego samochodu, jakim ja się poruszam normalnie na co dzień, w przyspieszeniu oczywiście, to jest niebo a ziemia. Normalnie ciężko to opisać, aż ci się bebechy przewracają w środku. Ach, ciężko to opisać, no. To jest takie wrażenie, że szok. I właśnie te traktory generują takie przyspieszenia, takie przeciążenia, że podejrzewam, że dostarczają niesamowitych wrażeń. I na pewno w niedługim czasie sobie sprawię właśnie taki przejazd na jakimś torze. Bardzo bym chciał. Dobra, poziom trudności zostawiam bez zmian. Lecimy. Bardzo fajnie mi się na tym poziomie trudności gra. Jest trochę rywalizacji, więc okej. Okay. No tak się składa, nie wiem czemu tak wyszło, ale gram troszeczkę na tej kamerze z kokpitu. Jakoś tak fajnie się czuję za sterami tego samochodu. Dużo, dużo widać, bo mamy tutaj całkowicie odsunięty kokpit, ale może nie iść za dobrze, bo nie jestem też do tej kamery zbyt przyzwyczajony, a też niewiele widać naprzód. Ojej, ze środka. No i mogę popełniać takie błędy jak teraz, bo brakuje mi tego wyczucia szerokości samochodu. To jest bardzo ważne przy takim milimetrowym pokonywaniu różnych zakrętów, przeszkód, wyprzedzaniu i tak dalej, i tak dalej. Te wyścigi, jak widać, bardzo dynamiczne są. Ale zaskoczony jestem tym, że autko jest naprawdę bardzo, bardzo przyczepne. Troszeczkę czuję, że zrywa przy takim ostrym skręcaniu na pełnym gazie, ale wtedy wystarczy puścić po prostu gaz i samochód od razu odzyskuje przyczepność, także jest naprawdę ok. No dobra, przede mną jest Ariel Atom, tam dalej jeszcze jakieś inne auto. Jestem na 9 pozycji. No fajnie zahamowałem na tym Arielu, na jego dupie. Dobra, pięknie. Trochę tutaj wykontrolowałem.
Poszło. Siódma pozycja. Ile okrążeń? Trzy. Ojej, zagapiłem się. Na szczęście można cofać. Zagapiłem się na której pozycji jest, na które to jest okrążenie. I już mnie normalnie zjadło. Ale okej, teraz udało się nagle podskoczyć na trzecią pozycję. Bez większych stresów, problemów. Oj, za duża prędkość. Przede mną jest chyba jakiś inny Lotus. A w ogóle to ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tu na pewno jest jakiś samochód unikalny. Więc zróbmy fotę. Dupa, nie ma nic. Może któryś z tych z przodu. Tam widziałem Caterhama. Czy Caterhama po prostu powinno się czytać. Albo to nie jest Caterham? Nie wiem co to jest. Caterham. Niektórzy mówią Caterham, niektórzy mówią Caterham, niektórzy mówią Caterham. To jest dziwne. No dobra, grzejemy. Troszeczkę przesadziłem z tą prędkością na tym zakręcie. Tutaj mamy takie dość ostre szykany. Szykany mają to do siebie, że wychodząc z jednego zakrętu, już podczas poprzedniego zakrętu musisz przygotować się na następny. Dobra, ostatnie okrążenie, jestem na trzeciej pozycji. Warto byłoby zdobyć pierwszą. To znaczy chciałbym, ale... O kurde, może lepiej utrzymajmy trzecią. Będzie dobrze. Co utrzymajmy? Pierwsza pozycja, jak? Pięknie, szósteczka. No teraz tym samochodem to naprawdę nie jest trudno uzyskać 250 km na godzinę i więcej. Dobra, ładnie sobie wyhamowałem tym razem. No i dupa, źle wyhamowałem. Mogę to poprawić, chcę to poprawić. Coś tutaj źle zrobiłem, chyba źle podszedłem do tego zakrętu. Bardziej się trzymałem lewej strony, a powinienem jeszcze dłużej trzymać się prawej. Spróbujmy. Kurczę, nie wiem w którym miejscu. Ciężko wyczuć może wierzchołek zakrętu, do którego trzeba się przytulić. Chodzi mi o wewnętrzną, żeby to ładnie pokonać. No z kokpitu tak troszeczkę ciężko to wyczuć, bym powiedział. Pewnie zupełnie inaczej by było, gdybym siedział za kierownicą rzeczywiście w takim samochodzie. Wtedy percepcja jednak troszeczkę się zmienia, no bo tutaj mamy obraz w 2D, tak? A oczy nasze generują obraz w 3D i można zdecydowanie lepiej to ogarnąć, ale to jest też kwestia dłuższego stażu za kierownicą w Fordzie Horizon z widokiem z kokpitu. To jest do opanowania, człowiek potrafi wszystko. Nowy Wheelspin. Ja nie wiem, kiedy te poziomy się skończą, ale ja tu widziałem, że ktoś miał tysięczny poziom, więc okej. Dobrze. I lecimy dalej. Tak sobie myślałem, żeby kontynuować zrobienie jakiegoś driftowozu. Mam już jednego pretendenta do tego. No myślałem, że to jakiś gracz, ale nikogo tu nie zapraszałem. Mam jednego pretendenta i jest to BMW E36 nienawidzony... Wow, jaka nagroda! Znienawidzony przeze mnie samochód, bo kojarzy mi się źle. Ale... Może zajrzysz do salonu samochodowego i kupisz sobie coś ładnego? Kupię sobie jak będę chciał, koleżko. Na razie nie potrzebuję, bo mam bardzo szybki i dynamiczny samochód, którego lubię. No, źle mi się kojarzy ta BMW, ale to jest chyba najtańszy ogólnie gruz do kupienia, który ma napęd na tył obecnie. Okej, i startujemy. Lotus 11. Bardzo fajnie mi się jeździ tym samochodem. No w porównaniu do tego Ariela to ma, to nie ma porównania. Prowadzi się perfekcyjnie, jest świetny. Ariel latał na boki, palił kapora jak chciał. Nie wiem. No ten Lotus perfekcyjnie się prowadzi. Jak dla mnie. I jak na taką moc. Bo moc ma też ogromną, podejrzewam. Dobra, startujemy. Robimy ładnie łak. O, ktoś mnie tam pchał! Czwarta pozycja, okej. Troszeczkę musiałem tutaj gaz puścić. Wow! Ale jasno jest, co? Od tego słońca nie widać prawie, że drogi. Prawie, że taka biała jest. O, my god, zobaczcie, co jest dalej.
jaka wąska droga i takie ostre zakręty. Będziemy jechać chyba z góry. Wow. Więc to będzie prawdziwa próba umiejętności. No i... Co za... Zajebiście. Ja chyba się przełączę tą kamerę z tyłu. Mamy trzy okrążenia, więc jeszcze można coś tam powalczyć. Wow. Okej. Spychamy się, oni też się tu wpychają. Lecą na mnie. Nie patrzą nawet co i jak. Lecą. Kurdena ludzka. O, teraz to brzydko zrobiłem. Koła straciły całkowicie przyczepność i poleciałem na ścianę. A, ja się też będę wpychał, tak. A, myślicie, że wy tylko umiecie się wpychać? Haha. Ja wam pokażę zaraz szkołę. Podjeżdżają do wewnętrznej, idealnie biorą zakręt, zajebiście. O, to tak, no jedź tam, jedź w kosmos. Ja tu sobie ładnie zakrątki wezmę. Prawie, że ładnie. Dobra, nic. To było nic. Teraz doganiamy czołówkę. Mam nadzieję, że się uda. Oby tylko być na podium, to będzie naprawdę dobrze. O, zarzuciło konkretnie. To było złe. Straciłem totalnie przyczepność, kontakt z tyłem samochodu. Nie potrafiłem go wyczuć. Trzeba tu zrobić większy łuk. O, teraz zrobił inny łuk. A, to cwaniaczek. O, i tak była za duża tu prędkość przy 100 km na godzinę. No okej. Gonią. Może uda się zrobić chociaż drugą, ale nie. Tamci kurczę strasznie z przodu są. Bardzo, bardzo trzeba uważać na to, aby nie hamować przy skręconych kołach. To... naprawdę psuje parametry jezdy tego samochodu. Także myk i hamujemy. Okej, okay. I tutaj wyprzedza. No, w ostatniej chwili hamujesz kościo i się wpychasz na Krzysia. O nie. Będzie podium? No, trzecia pozycja, czwarta pozycja. To ile tam ich z przodu było? Zgarnąłeś kilka punktów. Skup się, żeby wygrać następny wyścig. No dobra, druga pozycja. Ten wyścig nie poszedł mi zbyt dobrze. Co to w ogóle są za auta? Nie wiem, ale w sumie ciekawie wyglądają. Wyglądają tak, jakby naprawdę nieźle dociskały do ziemi. I coś widzę, że chyba kierownicę mają ustawioną centralnie. To bardzo ciekawe, jak na przykład McLaren F1. Chciałbym się przejechać takim samochodem. Na pewno są tu dostępne i można je sobie kupić. Ale nie wiem, co to nawet za marka. O, chodzi mi o tego, co tam mieli, ten zielony. No ale dobra, tutaj chyba będziemy mieli jakiś sprint. Mam nadzieję, że nie wyścig przełajowy. Nie wiem, co to jest. Ale teraz chyba sobie spróbuję jechać na tej kamerze z tyłu. Albo z maski. Nie wiem, zobaczę. Jak mi nie będzie szło, umówmy się tak. Przejadę sobie jeszcze raz na kamerze ze środka albo z maski. Jak mi nie będzie szło, to po prostu zmienię sobie na kamerę z tyłu. Ale ładnie wyglądają te samochody. No i rozpoczynamy. Okej. Okay. Mam tutaj jakoś wystartować. I tak mam asystę kontroli trakcji. Dobra, weźmiemy sobie tę kamerę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wow, ale to są prędkości. Kurde no. Och, ale skopałem. Nie dało się skręcić, bo wiedziałem, że jak mocniej skręcę, to na bank ten samochód... znaczy na bank przywalę w ścianę. Dobra, tutaj mamy sprint. Wow, ale hamulce w tym samochodzie to brzytwy. Nie można naprawdę skręcać tym samochodem podczas hamowania, bo to jest katastrofa, co się dzieje. Ale można rzeczywiście w ostatniej chwili hamować przed tym zakrętem. Praktycznie na samym zakręcie, tylko nie wolno wtedy prosto skręcać kół. A tak jak ja teraz, bo to się kończy tak właśnie.
A ja myślałem, że ten zakręt przebiega tam dalej dopiero. Tam dalej, a nie tutaj. No i dlatego tak się przygotowałem do niego inaczej. Dobra, gaz, gaz, dziewiąta pozycja, ale możemy to jakoś odrobić. Próbujemy trzymać się za tym katerlamem. Okej. Kurde, zepchnął mnie, no. Dobra, kolejny ostry zakręt. No i coś mnie tam oczywiście z tyłu. No jak to się ścigać, jak oni się tak spychają? Dobra, zaraz uruchomię kamerę z tyłu samochodu, to zobaczą, co to śmierć. O, to też jakiś Lotus jest. Ja nie wiem, czy to właśnie nie Exige. Dobra, trzymamy się za tym samochodem, spróbujemy jechać w cieniu. No ale tam już jest meta, także dupa. Spróbuję wystartować od początku i zobaczymy, jak mi pójdzie na kamerze z tyłu samochodu. Myślę, że to jest jednak istotne, no bo takich zakrętów oddalonych troszeczkę, ja nie widzę, jak one przebiegają. Nie wiadomo, jak ten łuk wygląda. No i o tak mi jest wygodniej, no bo widzę te zakręty już dalej. No niestety ta kamera z maski, czyli z kokpitu, nie do końca się sprawdza. No też ja trzymam w ręku tylko padę, tak? Gdybym siedział dupą w środku w tym samochodzie, na pewno byłbym w stanie lepiej go wyczuć, bo bym wiedział, kiedy zrywa się przyczepność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest masa różnych rzeczy, które wpływają na to, jak samochód jedzie i które potrafimy wyczuć podczas, gdy siedzimy za jego kierownicą w rzeczywistym świecie, niż jak trzymamy tylko takiego pada i w ogóle nie wiemy, co się dzieje. On to może sobie ewentualnie wibrować, ale ja te wibracje tak czy inaczej wyłączyłem, bo one mnie tylko denerwowały. No bo się włączały, kiedy nawet jedziesz sobie po leciutko po krawężniku czy tam coś, tak bez potrzeby w ogóle one, no, wibrował ten pad. Dobra, skupmy się na jeździe, mamy dziewiątą pozycję. Ojej! Myślałem, że to jest jeden ze sedanów, a to był czerwony samochód ruchu ulicznego. Okej. Gaz, 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 gaz. O ja, już tutaj jest ta prosta. Dziewiąta pozycja, niedobrze. Jak oni zajebiście jeżdżą. No nie, no ale na tej kamerze jest znacznie lepiej. I trafik, no kurde, ciężko go do cholery rozpoznać, rozróżnić między tymi ścigantami, bo niekiedy właśnie ten trafik jest obok jakiegoś samochodu, który ma identycznie taki sam kolor. Albo te światła się troszeczkę też zlewają. Nagle patrzysz, o tu samochód, wyjeżdża ci jakiś taki, nie wiadomo jaki, który jedzie 5 na godzinę, a tam ci jadą 300 i uderzasz w niego. Nie masz możliwości wykręcenia, bo jak mocniej skręcisz, to samochód będzie pływał dosłownie po drodze. Dobra, jeszcze... Ojej, 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 ojej. Troszeczkę mi teraz popłynął, za dużo mocy dodałem. Źle. Możemy sobie cofnąć na spokojnie. Jeszcze dalej, źle się przygotowałem do tego zakrętu. Troszeczkę pulsacyjnie z hamulcem. Lekko gaz. Dobra, trzymamy cień za kimś, jakimkolwiek, kto jedzie szybciej ode mnie. Jest trochę za daleko, żeby go cieniować. Ach, fuck. Ach, kurde. Znowu nie widziałem tego zakrętu głupiego. Ja nie wiem, jak oni wytracają tak prędkość idealnie. Chyba biegami hamują. Nie wiem, może mają inaczej hamulce ustawione, bo to też dobrze, też wpływa na prowadzenie samochodu. A tutaj mi gra załadowała wszystkie chyba najlepsze części. I śmigaj. Śmigaj z tym, bo można by było go sobie jeszcze dostosować, kurde. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Ja tu podszedłem już źle. Tutaj w ogóle trzeba puścić gaz. Leciutko, tylko może. I tutaj, o, tak się gra, nie. Dobra, i czwarta pozycja.
trzech do wyprzedzenia. Jeszcze będzie taki zakręt, na którym oni zawsze ostro hamują. To będzie ten przed autostradą. Mnie też tam już gonią ładnie. Może jeszcze się uda coś zdziałać, ale są naprawdę daleko. Tylko ten zakręt mnie uratuje. Przedriftowałem go troszeczkę, ale no już będzie bardzo, bardzo ciężko, aby ich dogonić. Nawet nie ma opcji, abym złapał jakikolwiek strumień. Gdzie? Wyjazd! Jak zapieprza! Oszust! Nie no, złapał jeden strumień, potem drugi, ja jechałem bez strumienia, więc... 44 do 50. No mam jeszcze chyba szansę coś tutaj zdziałać. Musiałbym naprawdę sporo punktów... No, musiałbym być pierwszy na tym ostatnim wyścigu. Chociaż trochę żałuję, że tutaj nie wygrałem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Postęp do finału to jest jakby część druga, bo drugi raz przechodzę w Festival Horizon. No i tu mamy kolejne coś. I tutaj też jest sprint. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O nie, no jest ciężko, jest ciężko. Trzeba się dobrze ogarnąć. A, momentos, momentos. Tutaj mamy samochody, tuningu i zobaczymy, co możemy tutaj zmienić. Opony. Ciśnienie w oponach, tył. Damy troszeczkę niższe. Z przodu też, ale przód nam tak nie rzuca. No, wiadomo, że nie rzuca. Przekładnie. Dajmy przyspieszenie. Prędkość nie jest nam tutaj za bardzo potrzebna, a zobaczymy, ile teraz będzie wynosić. 288 km na godzinę to jest spokojnie prędkość, która nam wystarczy. Dobrze, 75 też nam wystarczy. Teraz tak. Siła hamowania, dajmy może naprzód. A czy tu jest problem? Jeśli dam za bardzo naprzód i będę hamował ze skręconymi kołami, co czasami się zdarza, no to na pewno ten tył mi poleci do przodu, bo będzie słabsza przyczepność tam jakby. Także dajmy troszeczkę bilans na tył. Aerodynamika, siła docisku, to mamy tak, pokonywanie zakrętów dajmy na 39, to jest w kilogramach, tak? No i zobaczymy, kurde, nie wiem, co tu chodzi. Zobaczymy, co się właściwie zmieni. Tutaj dyferencjału nie mogę zmienić. Dajmy troszeczkę sztywniejsze zawieszenie. O! Dajmy minimalne, najniższe, jakie może być. Stabilizatory. Sztywne, bo troszeczkę bardziej sztywne dam, dlatego że czuję, że auto mi troszeczkę buja. I nie jest takie... Jest za mało responsywne. O, może tak. I zobaczymy, jak na takim ustawieniu samochód będzie się spisywał. Tu z tym pochyleniem kół to nigdy nie wiedziałem, o co chodzi, więc to zostawiam. No i dobra, zobaczymy, co się teraz stanie. Przyspieszenie powinno być lepsze, prędkość maksymalna niższa, no i zdecydowanie lepsza trakcja i ogólnie pokonywanie zakrętów. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Do ostatniego wyścigu przygotowałem się tak. Wezmę sobie może tę kamerę z tyłu. A czy przyspieszenie powinno troszeczkę spaść przy wyższych prędkościach ze względu na zastosowany większy docisk. Jak na razie autko prowadzi się fajnie. No ale to są bardzo łatwe zakręty tutaj, także zobaczymy dopiero na wyścigu, jak to będzie się spisywało, no bo tu mamy takich samych przeciwników, a tak naprawdę rywalizacja tutaj przebiega też na tych ustawieniach, które sobie zmieniamy, więc im sobie lepiej ustawimy pod nasze preferencje, tym lepiej dla nas po prostu. No i dobrze, ostatni wyścig 4x4. Muszę mieć tutaj pierwszą pozycję, aby wygrać mistrzostwa. Startujemy, zobaczymy, co to moje ustawienie mi dało. Wygraj ten wyścig, a będziesz miał jeszcze szansę wygrać całe mistrzostwa. Okej. Ajć, ajć, ajć. To się tutaj mocno przyhamował. Ale spoko, może jeszcze damy radę. No, na razie jest bardzo w porządku, nie ma tutaj mowy o jakimś zarzucaniu dupy.
i samochodzik nie pływa tak po całej drodze jak wcześniej, dzięki temu, że stabilizatory są ustawione bardziej na sztywno. Zabrakło mi teraz na tej prostej biegu, ale to w ogóle w niczym nie przeszkadzało, bo ta prędkość 100% tutaj wystarcza, chociaż jak widzę jest sporo prostych. Aj, co mnie tak zarzuciło śmiesznie? Dobra, już jest full speed, ale to nie szkodzi. Tamte samochody z przodu naprawdę nie osiągają większych prędkości ode mnie, a i tak już jak osiągnę prędkość maksymalną, to praktycznie od razu trzeba hamować. Więc z tym nie ma problemu i nie ma się co tym przejmować. Ustawiłem, myślę, że skrzynię biegów optymalnie. Teraz tak, trzymajmy się w cieniu ładnie. Za tym czymś z przodu. I uwaga, ostry zakręt, hamujemy. Dobrze, czuję, że samochód jest teraz fajniejszy w prowadzeniu na te ostre zakręty i na taką bardziej agresywną jazdę. Nawet leciutkie hamowanie na zakręcie nie sprawia, żeby to auto wpadało w poślizg. Okej, jest naprawdę w porządku. Trzecia pozycja, jeszcze tylko zaatakować pierwszą, będzie okej. Możemy troszeczkę skrócić, ale oni też skracają. Dobra, druga pozycja, gonię Caterhama. Próbuję złapać cień. Lotus ma zdecydowanie lepsze przyspieszenie niż miał wcześniej. I uwaga moi drodzy, bo tutaj kulminacyjna akcja. Woo! Ha, ha! Udało się wygrać za pierwszym razem. No i kolejne zwycięstwo. Dobra robota. Jest! To jest to. To jest wspaniała gra. Zbieraj kolejne zwycięstwa w mistrzostwach. To jest wspaniała gra. Hej stary, jak sobie radzisz? Miałem parę kłopotów w pierwszych kilku wyścigach. Walczyłem o wygraną, ale musiałem obejść się smakiem. Wyszedłem z prawy. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobrze, to jeszcze zobaczymy, co sobie wylosuję w Lespinie. Może jakiś samochód, ale dzisiaj i tak już nieźle wylosowałem. W Sisteron. To były ostatnie mistrzostwa w ramach tej wycieczki. Spotkajmy się przy centrali, skąd wyruszymy na festiwal, na imprezę wręczenia nagród. Okej, spoko. Sprawdźmy sobie, to jest w ogóle 2009 rocznik, to nie jest już taki nowy samochód. Mamy nagrodę, zobaczmy co tym razem. 110 tysięcy kredytów wygrałem już w jednym losowaniu, więc teraz naprawdę nie powinno być dobrze, aż tak dobrze, jakby się chciało. Ale teraz naprawdę udało mi się ten samochód zrobić tak, na ostatni wyścig niestety, udało mi się zrobić tak, że prowadzi się świetnie i naprawdę jestem z niego mega, mega zadowolony. No chociaż tutaj będę się ścigał z tą Ultimą, no i tu niestety będzie potrzebna prędkość maksymalna, która u mnie wynosi tam 275 km na godzinę. Ale zobaczcie, że ta Ultima wcale nie jedzie jakoś super szybciej. O, pięknie się jedzie tym samochodzikiem normalnie. Wcześniej, gdy tylko włożyłem sobie te części, ja chyba będę musiał robić tak, że zawsze po tuningu, nawet tym automatycznym samochodu, na następny odcinek zrobię po prostu tak, że dostosuję te ustawienia, dostrajanie samochodu, bo to jest jednak kluczowa sprawa. I proszę bardzo, załatwione. Pierwsza pozycja, troszeczkę ostatni zakręt mi nie wyszedł, ale ogólnie rzecz biorąc wyszło mi tak, że wygrałem i to jest najważniejsze. Moi drodzy, Lotus Eleven w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli się podobał, no to czekajcie na następne odcinki, a jeśli zajebiście się wam ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zostawiać łapkę. Jeśli się wam oczywiście film podobał, bo jeśli nie, to nie zostawiajcie i już. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, papa. Chodzi o to, aby ich nie restartować, tak? No i teraz opowiem ci o książce, o którą sobie przeczytałem i o której opowiedziałem, że opowiem. Jest to książka byłego